Pani minister, pewne wątpliwości w tej ustawie w związku z wprowadzeniem studiów niestacjonarnych budziło to, czy standard kształcenia w tych studiach będzie zabezpieczony. Chodzi zarówno o poziom kadry wykładającej, jak i odpowiednią liczbę godzin praktycznych, teoretycznych itd. Ale jak sądzę, ustawa wprowadza tutaj, zobowiązuje do respektowania standardów ministra nauki i szkolnictwa wyższego i możemy być spokojni, że te kwestie będą pod kontrolą, czyli pod kontrolą będzie jakość kształcenia na takich studiach. Nie tak dawno spotkałam się z taką informacją, że poza zwiększaniem możliwości kształcenia liczby uczelni, które kształcą na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, także rząd wprowadza materialne zachęty polegające na tym, że studiujący pielęgniarstwo będą w ostatnim roku, w ostatnich latach otrzymywać jakieś dodatkowe wsparcie finansowe, czy stypendiami to być może się nazywa, a także w pierwszych dwóch latach po podjęciu pracy, po skończeniu takich studiów. Czy pani minister mogłaby coś bliżej na ten temat powiedzieć, bo myślę, że to jest bardzo istotna sprawa. Bardzo serdecznie dziękuję z góry za odpowiedź. Dziękuję pani poseł. Dzień dobry.